Nie widziałam pani na ręki. Druk numer 585. Szanowni Państwo, macie go przed sobą. W paragrafie 1 rezygnuje się z zadania zbiorczego, zadania w ramach pilotażowego programu budżetu partycypacyjnego. Zarząd stoi na stanowisku, że nie ma, że nie musimy tego tak nazywać. Osoby, których wnioski następne z listy są realizowane, doskonale wiedzą, że będą realizowane, wiedzą w jakim zakresie było to uzgadniane. Jak widzicie, w punkcie pierwszym jest remont chodnika, który zajął drugie miejsce. Od razu wyjaśniam, przy wizji lokalnej, która się odbyła, to co wnioskodawcy złożyli, po prostu byłoby absurdem wykonywać w tak małym zakresie, stąd kwota wzrosła i proponuję zarząd, żeby ta kwota była w takiej wysokości, żeby zrobić to miejsce naprawdę porządnie. To miejsce jest mocno zaniedbane, przy placu na stawach warto go zrobić porządnie. Poza tym przy wizji lokalnej, akurat w czasie deszczu, no nie ma chyba większych kałuż na ulicy Senatorskiej jak właśnie przy tym chodniczku i warto poprawić te kałuże, żeby mieszkańcy nie byli klapami. Drugie zadanie to jest trzecie miejsce w budżecie partycypacyjnym, to jest plac zabaw przy przedszkolu. Ten plac zabaw i tak był zrealizowany w pełnym zakresie wniosku, stąd pani dyrektor zgodziła się na dopasowanie do kwoty zakresu doposażenia ogródka, natomiast ten jej projekt, który jest, on i tak opiewa na kwotę dużo wyższą. Myślę, że Komisja Edukacji w następnych latach doposaży ten ogródek tak, aby przedszkolego w końcu skończonego. I pojawiły się dwa nowe zadania. Byłoby grzechem, przejdę do punktu czwartego na razie. Byłoby grzechem, żeby Klub Kultury nie wspomóc, tym bardziej, że zatrzymaliśmy w związku z tym, że jest mało pieniędzy w tym roku pieniądze. Przeznaczyliśmy bardzo dużo na Bielany, na wojska, bardzo dużo na budżet właśnie partycypacyjny. Tam stoją pomieszczenia, które zostały, mówiąc kolokwialnie, rozebrane. Nie ma siłowni, nie ma jeszcze czegoś. I miało powstać tam pomieszczenie na potrzeby pracowni plastycznej. W przypadku, jeżeli przeznaczymy te 10 tysięcy, Dworek Białokrotnicki dołoży podobną kwotę, tak aby skończyć to pomieszczenie finalnie i służyło. I w ustępie trzecim jest to pewnego rodzaju nowość z punktu widzenia rozwiązania, ale miejsce jest na Komisji Bezpieczeństwa już procedowane. Bardzo proszę o ciszę. Od 2 lat szukaliśmy różnych rozwiązań na poprawę bezpieczeństwa. Przy różnych rozmowach z inżynierią ruchu przewodnicząca Komisji Infrastruktury brała też udział w tych rozmowach, zaproponował z nim, aby takie rozwiązanie, które jest według ich statystyk bardzo skuteczne i kierowcy naprawdę zdejmują nowe z gazu, widząc ten pomiar aktywnej prędkości. Proszę bardzo, Krzysztof Paczek. Pierwsze dwie pozycje w pełni popieram, pytanie co do trzeciej pozycji. Jakim to ma być miejscu na ulicy Księcia Józefa i jakie kryteria sprawdziły akurat w tamtym miejscu? To jest de facto, panie przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, pan mi zaraz podeprze. To jest de facto coś, co myśmy już próbowali na różne sposoby rozwiązać tam na Księcia Józefa w rejonie szkoły, bez poprawy bezpieczeństwa. Była próba sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu, była próba progów zwalniających, ona też odpadła, była próba szykany, też odpadła, bo droga wojewódzka. Po prostu nie ma możliwości spowolnienia pojazdów na Bielanach, które jeżdżą z ogromną prędkością. Według Zbitu to jest dość nowoczesne rozwiązanie i tak dalej. Natomiast nad konkretnym miejscem, gdzie ustawimy, nie określamy go, dlatego że inżynieria ruchu w oparciu o wizję lokalną musi ustalić to miejsce, które będzie optymalne, najlepsze, prawda? To tyle, co mogę powiedzieć. Może ja? Proszę, pan bardzo. Znaczy ja mam zastrzeżenie przede wszystkim do punktu drugiego, bo pamiętam naszą umowę, jaka była w ramach właśnie tych środków z budżetu partycypacyjnego, że mieliśmy do tych 100 tysięcy, oczywiście idzie na ten projekt, który wybrał, a następne środki miały być dzielone, które ewentualnie byśmy dostali z miasta w ramach tej kompensaty za robienie tego budżetu partycypacyjnego. Miały być na drugie kolejności. Drugie kolejność było przedszkole. Przedszkole wykonało. Trzecie kolejność. Drugie było trzecie plac, tak? Tak. Drugie było na 7 tysięcy, przepraszam, nie było. No trudno, to ten plac za 7 tysięcy to rzeczywiście może być śmieszne, chociaż też bym z chęcią chciał podać, jaki ten zakres tutaj będzie tego, bo no w ich projekcie... Od Kołuskiego do tego wjazdu. Czyli całość. To jest chodniczek, tak do... Cały, no bo tutaj jest ich takie narysowane tylko tyle, ja nie wiem, o czym mówimy, bo ja tu widzę... To był ten pierwotny. No pierwotny, ja się opieram na tym, co mam. Od ulicy Komorowskiego do Kraszewskiego. No to super, no to jest 25 tysięcy, tak?
Czy ja już odpowiem, panie Pawle, bo to jest bardzo istotne, co teraz. No nie, nie, bo mogę skończyć. Bardzo ważne. A jeszcze pan nie dał skończyć, to pan co opowiadać. Chodzi o to, że jeżeli mamy te 100 tysięcy, mowa była taka, że te 100 tysięcy dajemy, trudno, już osłuchaliśmy w przedszkole, no to może ostatnio tak uczcić o te 25 tysięcy, skoro ten projekt jest nierealny do te 7300 i zostaje 75 tysięcy, a nie 55. A to jest istotna różnica 20 tysięcy. Już odpowiem. W przypadku zasady, którą przyjęliśmy w pilotażu, również przedszkole byłoby nierobione. Tak naprawdę powinien być robione. Moment, w przypadku pewnej zasady, którą przyjęto, projekt następny, który jest realizowany, musi spełniać kwotę wymóg całego złożonego projektu. Kwota, która zostaje po realizacji, nawet w kwocie tej minimalnej drugiego zadania, które wygrało, powodowałoby, że następnym zadaniem jest zadanie czwarte z listy i następnym zadaniem jest jeszcze kolejne, a przedszkole w ogóle byłoby nierealizowane. Umowa natomiast, prawdę powiedziawszy, wydawało nam się, że jeżeli w przedszkole dostało tak dużo głosów, trzeba zrobić w pomniejszonym zakresie. Pani dyrektor po rozmowach z zarządem zgodziła się na takie przyjęcie takiej kwoty i zrobienia, ponieważ okazuje się... Ja rozumiem, panie, ja ci to mówię, takie jest ustalenie, ale ja się go kluczowo nie przyznać. Bo pan mówi, przewodniczący, że jeżeli byśmy się trzymali ustaleń, to by przedszkole nie było robione. A jeżeli byśmy się trzymali ustaleń, to by drugi punkt nie był robiony, bo drugi punkt jest na kwotę 7300. A my zrobilibyśmy za 7300, wtedy następny szedłby czwarty punkt. No i właśnie. Ale czwarte miejsce, tak naprawdę... No tak, ale pamiętajmy, że był to pilotaż, mieszkańcy też nie oszacowali dobrze. Dajcie mi skończyć. Weryfikacja formalno-prawna też nie była rewelacyjna, też było w przybliżeniu. Wiemy dobrze, jak to się odbywało, że było to w terenie. Każdy ten punkt, przysięgam wam, jak tu siedzę, był omawiany z każdym zainteresowanym z projektu. Mało tego, czwartym punktem był znowu miejsce przy placu na stawach. Ja wszystko rozumiem. Te ramy, które ustaliliśmy, to rzucamy jeszcze punkt trzeci i czwarty. Tak, zgadzam się, zarząd ustalił na stanowisku, że w związku z tym, że zabrano nam 60 tysięcy z priorytetu, uznaliśmy, że trzeba ratować jeszcze inne zadania dzielnicy, na co przystali wnioskodawcy w budżecie partycypacyjnym. Proszę Krzysztof. Tak, no bo tego znaku, taką wątpliwość, bo to działa tak, że jak ktoś przekroczy, to pojawia się napis zwolni. Mam wątpliwość co do skuteczności takiego związania, bo każdy samochód jest wyposażony w prędkościami i generalnie ludzie wiedzą, że przekraczają prędkość, a sam napis zwolni raczej jest mało skuteczny. I to drugie pytanie mam, bo szkoły, bo przy szkole mamy światła, mamy fotoradar, on jest już teraz na żółto pomalowany, mamy takie oznaczenia, mamy na czerwono pasy zaznaczone. Pytanie, czy w jednym miejscu koncentrowanie wszystkich metod ochrony... Ale jest fotoradar. Nie ma. To jest fotoradar. Szanowni Państwo, ja powiem tak, myśmy zabazowali na propozycji inżynierii ruchu, zatem ja nie wiem, czy to chodzi konkretnie o to miejsce, czy nie chodzi czasem o skrzyżowanie Orle. No mówię, koło szkoły, koło szkoły jest wszystko. Przepraszam, to jest ja powiem szczerze, nie znam miejsca. Ja proszę bardzo, Komisja Bezpieczeństwa może się wypowie, jakie miejsce było wnioskowane. Może szkoła. Ja że ona kiedyś odnośnie azylów i innych rozwiązań. To było rozwiązanie, które zaproponował teraz inżynieria ruchu jako rozwiązanie. No chyba był to nie rok. Bo to było dawno, było trochę temu, ale rozmowa była odnośnie w ogóle poprawy kwestii bezpieczeństwa na ulicy w wielu miejscach, także przy robotniku i w paru innych. Inżynieria ruchu wypowiedziała się kiedyś uchwałę, dając przybudowę azylu, jednak prawda droga nie pozwoliła na to. I jak odpowiedzi na to, oni stwierdzili, że mówimy o budowaniu tego typu. Bardzo proszę o ciszę. Ale z ich punktu widzenia przynosi według ich statystyki i obserwacji efekt w porównaniu do innych też możliwych alternatywnych podobnych. Dobrze, Filip Gaczarek. Chciałbym zapytać radę Anny Marzywę, która mieszka w tamtych okolicy, czy uważa, iż montaż aktywnego znaku B33 ze znakiem 50 km na godzinę z radarem pomiaru prędkości za 10 tysięcy złotych ma sens w tamtym miejscu. Powiem tak, na odcinku od ulicy Orlej aż do pęcherzu po Sowietynie 109. Niestety po wycince drzew i po zmianie nawierzchni niestety kierowcy się tam rozpoznają. Jest to niebezpieczne dla dzieci. Mnóstwo osób, a przede wszystkim rodziców wnioski o to, żeby
okolicach szkoły sobie się bezpiecznie, w okolicach też przystanku, zwłaszcza, że dzieci wychodzą, nieraz wychodzą przed autobusem, a po prostu te samochody pędzą. I nie można powiedzieć, że jadą. Oni pędzą niezależnie od tego, czy to radar jest, czy go nie ma. W tym momencie, proszę Cię, daj mi skończyć, dobrze? Nie przeszkadzaj mi w wypowiedzi. Bardzo Cię proszę. Rozmawiałam z inżynierem ruchu. Inżynier powiedział, że to jest system, który się sprawdza. Mają już ten system sprawdzony. W związku z tym, no nie wiem, no ja zawnioskowałam o to, żeby takie zadanie zrobić. Jeżeli chodzi o lokalizację, to tak mówię, no niech inżynieria ruchu dokładnie się wypowiedzi, żeby jednak spełniało swoją funkcję. Paweł Kowalski. Ja rozumiem, że takie rzeczy trzeba montować tam, gdzie trzeba. Natomiast jeżeli w jednym miejscu jest kumulacja wszystkiego, a kierowcy nie mają wiedzy, że w środku nie ma urządzenia w puszce, to i tak zwalniają. Jest zwolnienie. Policja czasem stoi. No działa Krzysztof. Zawsze jest urządzenie, zawsze jest. Jednak straszne. I to nie zmieni, że będzie wszystko naraz, a za 10 tysięcy jest to dużo. Julia, proszę. Jeśli komu się nie podoba punkt trzeci, proponuję poprawkę, a teraz chciałabym gdzieś złożyć wniosek o zakończenie dyskusji. I to wcześniej się zgłosiło. Zgłosiło się jakieś 4 osoby. Proszę. To ja tylko informuję, tak? Trzeba dyskusję informować. Szanowni Państwo, żeby to była sprawa jasna, oddaję pod głosowanie przerwanie dyskusji, informując Państwa, że do głosu są zapisane jeszcze 4 osoby. Kuba Markowski, Marek Sikora, Krzysztof Kwaciak i Marcin Kapusta. Od Państwa zależy, czy przerwiecie dyskusję, czy nie. Głos za, głos przeciw. Nie ma głosu przeciw. Wniosek formalny o przerwanie dyskusji, który złożyła Julia. Kto z Państwa jest za przerwaniem dyskusji? No to właśnie nie ma. To jest przeciw. Już nie ma się. To jest przeciw. To się wstrzyma. Szanowni Państwo, dyskusja została przerwana. Ja w takiej sytuacji proponuję, bo propozycja jest bardzo dobra. Zarząd się nie upiera. Powiem tak, półtorej roku było pracy nad tym. Wydawało się, że jest to dobre rozwiązanie w wyniku inżynierii ruchu. Ja dyskusji nie otwieram. Jeżeli ktoś, to proszę złożyć poprawkę. Proszę bardzo. To zapisałem się do głosu przed wnioskiem formalnym. Nie prawda, bo zapisać się bardzo, że nie. Ponieważ ja przygotuję listę mówców i Państwo decydujecie, czy przerywamy. Tak, tylko referent zamierowy głos po przerwaniu dyskusji. Także przykro mi Krzysztof, ale trzeba to prawdę. Tak, oczywiście, no to jakby. Ja bym też złożył poprawki. Proszę bardzo, drugie poprawki dla pana Marcina Karolina. Czy się? Jedna kwestia.
Dodaje się punkt, piąty zwiększenie rezerwy o 5000 zł. Zwiększenie rezerwy. Tak, nie było kontrowersyjne. To jest niewielki rozwój, jest to na kurde podwozie, czy już. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie. Paragraf 4? Punkt 4, czyli zamiast klubu kultury Heuros. Nie, tak? Zamiast... Punkt 4 otrzymuje brzmienie. Punkt 3, przepraszam, punkt 3. Przepraszam. Zmieni za parafuj.
paragrafie pierwszym. Punkt trzeci otrzymuje brzmienie: montaż ławek przy bulwarze Rogła 5000 oraz jakby... Zajpunkt piąty, tak? I to dalej w punkcie trzecim dodaje się... Punkcie piąty, to jest punkt piąty. Dodaje się punkt piąty, zwiększa się rezerwę o 5000 zł. Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Krzysztofa Kwarciaka? To jest przeciw. To jest przeciw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto się wstrzymał? Czy głos tam tylko się liczy? Szanowni Państwo, poprawka została odrzucona. Poprawka autorstwa Marcina Kapusty. W punkcie 1, w paragrafie 1, punkt 1, rozumiem, po słowach przy placu na Stawach, dodaje się, że chodzi o, generalnie chodzi, że Marcin wnioskuje, żeby w tym punkcie te 25 tysięcy dopisać jeszcze jeden stojak na Dunie Włosowicza na rowerze. Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Marcina Kapusty? Głosujemy cię rodzinę tylko. To jest przeciw. A to też było stosowanie przeszło. I sensu nie ma też. Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, poprawka przeszła, skąd głosujemy uchwałę razem z poprawką. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.